witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Prosto z Parkietu. Nazywam się Andrzej Stec, jestem redaktorem naczelnym gazety Giełdy Inwestorów Parkiet, a moim i Państwa gościem jest dzisiaj pan Marcin Chludziński, prezes KGHM Polska Miedź. Witam. Dzień dobry. Panie prezesie, dzisiaj w nocy zaczerwieniło się na giełdach światowych. Również tak czerwono barwy płyną z Azji, z Chin. W piątek mieliśmy mocne spadki w Europie. Inwestorzy obawiają się przynajmniej spowolnienia takiego globalnego. Widzicie Państwo, dostrzegacie to ryzyko w KGHM? To jest tak, panie redaktorze, że czasy mamy turbulentne i to, co się dzieje każdego dnia, to te właśnie wahania i powiedzmy takie nieliniowe zachowania są już obecne mniej więcej, można powiedzieć, nawet od roku. Szczególnie intensywnie było w drugiej połowie roku 2018, gdzie cena miedzi na przykład spadła poniżej 6 tysięcy dolarów za tonę. My ze swojej strony widzimy cały czas stabilny popyt. Z miedzią jest tak, że jest bardzo dobra informacja, nie ma substytutów, czyli jeśli chodzi o miedź, jeśli ktoś chce być obecny w przemyśle elektroenergetycznym, energetycznym, transportowym, budowlanym, to musi mieć kupić. I na poziomie kontraktów, które zawieramy i odbioru do realizacji tych kontraktów, nie widzimy absolutnie w tej chwili symptomów, które by nam mówiły o tym, że jest zmniejszony popyt. W tej chwili na warszawskim parkiecie z WIG20 drożeją akcje tylko dwóch spółek, w tym jednej KGHM, czyli inwestorzy też nie bardzo, przynajmniej na tą chwilę się jakoś martwią. Jak wam się rozpoczął rok, jeśli chodzi o wolumeny, wartość produkcji również miedzi, srebra? Rok zamknęliśmy, mówię o 2018, bo też warto o tym powiedzieć, bardzo dobrze, jeśli chodzi o kwestie związane z przekroczeniem planu przychodowego, EBITDA, ale też produkcji. To był też bardzo trudny rok ze względu na niespodziewane awarie jeszcze w pierwszej połowie roku 2018, ale też planowe remonty, więc można powiedzieć, że skończyliśmy bardzo dobrze w kontekście wyzwań, które mieliśmy. A przechodząc jakby do tego roku, czyli do stycznia i lutego, styczeń pokazał nam wzrosty na przykład na aktywach zagranicznych, jeśli chodzi o produkcję miedzi, molibdenu. Niedawno podawaliśmy wyniki, informacje za luty 2019 roku. I to są bardzo dobre informacje, to znaczy wzrost sprzedaży i produkcji miedzi płatnej, jeśli chodzi o produkcję o 19% do analogicznego okresu w ubiegłym roku. Jeśli chodzi o srebro, to jest nawet 68% wzrostu do lutego 2018. To oczywiście się też przekłada na sprzedaż, bo mamy większą sprzedaż miedzi i srebra. Widzimy dobrą tendencję, jeśli chodzi o projekt Sierra Gorda, czyli już jest drugi miesiąc z kolei, który notuje wzrost produkcji w styczniu o 20%, lutym o 12% w stosunku do analogicznego okresu roku 2018. Więc produkcyjnie przekraczamy nasze plany, ale też przekraczamy zamierzenia, a benchmarki z roku poprzedniego. Czy te wzrosty sprzedaży przełożył się na wyniki generalnie finansowe, czy za tym niestety też idą koszty? No jest tak, że my mamy trzy parametry, które są dla nas kluczowe w naszym biznesie. Znaczy po pierwsze cena miedzi, po drugie koszt wydobycia, po trzecie skala wydobycia. Jeśli chodzi o cenę miedzi, to wpływu na nią nie mamy, bo rządzi nią makroekonomia, sytuacja światowa i geopolityka. Szczególnie to jest obecne w kontekście właśnie wojen handlowych, napięć między Chinami a USA. Cena miedzi w tym roku, powiedzmy, że jest mniej więcej w ramach tego, co zakładaliśmy w założeniu na rok 2019, czyli można powiedzieć, że trafnie przewidywaliśmy te założenia cenowe. Jeśli chodzi o nasze koszty, ten koszt w roku 2018 urósł w stosunku do analogicznych okresów w poprzednich latach, ale też trzeba sobie powiedzieć dlaczego. Znaczy, po pierwsze, rosną koszty pracy i to jest jakby jeden wątek i te koszty pracy zarówno po stronie wykonawców usług dla nas, bo to jest znaczy część naszych kosztów opeksowych, ale też kapeksowych. To jest też podatek, ponieważ w koszcie C1 uwzględniamy podatek, który płacimy od kopalin. Tak? To jest podatek, który w tamtym roku, z tego co pamiętam, wyniósł ponad 1,8 mld złotych i to stanowi istotną część tego kosztu C1. Wzrastają tam nam też koszty niektórych jakby mediów i to skutkuje wzrostem kosztu. To, na czym my się skupiamy jako zarząd i to zarówno w drugiej połowie tamtego roku, ponieważ objęliśmy kadencję w lipcu 2018 roku, jaki to jest priorytet dla nas w wymiarze strategicznym, ponieważ
przyjęliśmy nową strategię w grudniu 2018 roku, która też koncentruje się mocno na zapobieganiu eskalacji kosztowej. I to jest priorytet, to znaczy racjonalne podejście do tego i ograniczanie wzrostu kosztów w ramach tego, co możemy robić wewnątrz, czyli efektywności, poprawy efektywności wydobycia, produkcji, efektywności operacyjnej, efektywności kosztowej. Panie prezesie, od wielu, wielu lat analitycy, ekonomiści mówią, że czekamy na inflację. W którymś momencie może pojawić się bardzo wysoka inflacja, globalnie mówię, która wywoła i spowoduje hossę surowcową. Taki na przykład wyższą, jak mieliśmy w 2008 roku bodajże ceny surowców. Myśli pan, że jest jakiś taki scenariusz, który by to zakładał? Ja patrzę na ceny miedzi w dłuższej perspektywie. Oczywiście można patrzeć na historię, wnioskować, bo mieliśmy takie okresy, to był zdaje się rok 2009-2011, gdzie cena nawet była w okolicach 11 tysięcy dolarów za tonę. I pewnie procesy historyczne dają nam jakiś obraz też tego, jak te ceny się mogą kształtować. Ale patrząc na taką perspektywę długofalową, bo w przemyśle wydobywczym i każdym, gdzie te nakłady capexowe przynoszą zwroty często po długich okresach, ponieważ to nie są tanie rzeczy, bo nasza operacja jest pod ziemią, więc z natury rzeczy jest to wszystko droższe niż prowadzenie operacji na ziemi. I te capexy, te nakłady przynoszą często zwrot po 10, 15, nawet 20 latach w niektórych wypadkach, jeśli to jest bardzo długi cykl życia kopalni. To my musimy też w takich okresach patrzeć i patrząc na perspektywę 10-letnią, mamy takie podejście, że strona popytowa będzie rosła, w takim sensie, że ludzie będą tej miedzi potrzebowali więcej, a co za tym idzie też jej cena będzie rosła. Ośrodki analityczne szacują wzrost w ciągu 10 lat popytu, wzrost popytu o jakieś 30%. Mówimy tu o bankach inwestycyjnych, czy takiej instytucji jak CRU, która zajmuje się w ogóle metalami w świecie. Czyli to jest dla nas dobra informacja, również dlatego, że w świecie, jeśli chodzi o przemysł wydobywczy, nie mamy inflacji projektów nowych, tak? Czyli nie mamy takiej sytuacji, że w ciągu tam 3, 4, 5 lat pojawi się dwa razy więcej projektów, które dadzą dwa razy większą produkcję. Wręcz odwrotnie, przewiduje się w niektórych latach i to w niedługim okresie przed nami deficyt na tym rynku, czyli większy popyt niż wydobycie. W przemyśle wydobywczym też są pewne uniwersalne, jeśli chodzi o metale i szczególnie o miedź, uniwersalne powiedzmy, że prawidłowości, to znaczy, że jest coraz trudniej dotrzeć do metalu, czyli ten koszt dotarcia wyższy jest nie tylko u nas, ale jest w wielu innych miejscach, dlatego że zawartość miedzi po prostu jest mniejsza. Co za tym idzie, trzeba przerobić więcej rudy, żeby uzyskać miedź i koncentrat. Co za tym idzie, jest to bardziej kosztowne na jedną tonę. I to nie jest coś, co dotyka nas, ale dotyka cały świat, więc każdy musi zacząć i skupia się na tym, patrząc na trendy, skupia się na efektywności operacyjnej, efektywności kosztowej. Mhm. Zapytam pana o zagraniczne inwestycje poczynione kilka lat temu, bo wobec tego, co pan mówi, to wydaje się, że one też się będą szybciej zwracały, zwłaszcza jeśli się potwierdzą te tendencje, o których pan wspomniał. I pytanie, bo niedawno KGHM dokonał pierwszego odwróconego odpisu, czy możliwe są wobec tego kolejne odwrócone odpisy? Tak, inwestycje zagraniczne to rzeczywiście jest trudna historia. Ale też trzeba sobie powiedzieć, że to jest 10% naszej produkcji, szczególnie jeśli chodzi o Sierra Gorda, bo łącznie to jest prawie 20% z kanadyjskimi i amerykańskimi. I to jest trudna historia, dlatego że one miały przynosić efekt finansowy znacznie szybciej i przy mniejszym nakładzie capexowym, czyli spodziewano się szybciej pozytywnego wyniku i mniejszych pieniędzy, które należy zainwestować, żeby te projekty działały i ruszały. Więc te efekty przychodzą później, ale one nie przychodzą też bez przyczyn, dlatego że można powiedzieć, że działania podjęte szczególnie w 2018 roku to jest duży, wzmożony nadzór nad tymi inwestycjami, pewne optymalizacje też produkcyjne, wysyłanie tam polskiego teamu inżynierów, którzy pilnują nam te inwestycje, szczególnie jeśli chodzi o Sierra Gorda. Te działania zaczynają przynosić efekty. No, mogę powiedzieć, że my tę kopalnię widzimy na monitorach w Polsce, jest jakby wprzęgnięta w naszą produkcję i w nasz nadzór. Ale też widzimy, jak ktoś chce na naszych telefonach komórkowych te procesy, które tam się dzieją. Też jest optymalizacja procesów remontowych, tak zwanych shutdownów, która powoduje to, że te remonty odbywa się w jednym czasie i nie ma, powiedzmy, zbyt wielu nieprzewidzianych wyłączeń. I to nam daje te efekty, czyli wzrost produkcji, ale ten wzrost produkcji
musi się utrzymać w czasie. Wzrost produkcji jest jeszcze związany z, znaczy efekt finansowy ostatecznie jest związany nie tylko ze wzrostem produkcji, ale także z optymalną ceną, czyli im ta cena będzie lepsza, tym będzie przy większej produkcji nam to służyć i będziemy mogli mówić o dalszej analizie kondycji tego projektu w kontekście innych działań zgodnych z MSR-ami, ze standardami rachunkowości. Czyli efekt skali, jeden słowo. Tak jest. Jedno pytanie takie trochę specjalistyczne od jednego z analityków. Czy realne jest pozyskanie partnera dla bardzo atrakcyjnego złoża Victoria w Kanadzie? Tam jest tyle metali szlachetnych, że koszty produkcji miedzi byłyby ujemne. Tak twierdzi jeden z analityków. Znaczy, panie redaktorze, jakby jest dużo mitów. Tak jak mówiłem przy projekcie Sierra Gorda, to też był trudny projekt, ponieważ spodziewano się zupełnie innych warunków geologicznych, zupełnie innych nakładów inwestycyjnych, więc my to, co robimy, to staramy się skupić na efektywności w Polsce i powiedzmy, że wyciśnięciu jak największej wartości z tego, co mamy tutaj, w sensie skali produkcji. Staramy się skupiać na optymalizacji aktywów zagranicznych, jeśli chodzi o to, co możemy zrobić, żeby produkować tam więcej i taniej. I na tych projektach uczymy się tego, co warto robić jako ktoś, kto ekspanduje na zewnątrz. Tak? Victoria to jest temat historyczny. My ten temat zastaliśmy, on jest. Badamy poprawność i weryfikujemy poprawność założeń biznesowych. W najbliższym czasie nie zamierzamy podejmować tam fazy inwestycyjnej. W zależności od tego, jak nam ta weryfikacja tego, co zostaliśmy, jeśli chodzi o założenia biznesowe i założenia geologiczne, wyjdzie, będziemy być może do tego tematu wracać, ale to jest jeszcze nie ten moment. Mhm. Panie prezesie, kolejne pytanie. Czy jest jakakolwiek szansa, nawet niewielkie prawdopodobieństwo, że wypłacicie dywidendę za 2018? Panie redaktorze, jeśli chodzi o dywidendę, nie jest to moment, w którym jeszcze mogę coś o tym powiedzieć, dlatego że mamy jeszcze terminy kodeksowe, w których powinniśmy się zmieścić. I będziemy wracać z tą komunikacją do rynku. Ja zawsze powtarzam, że nasza polityka dywidendowa nie zmieniła się i rzeczywiście się nie zmieniła. I musimy szukać balansu pomiędzy potrzebami inwestycyjnymi spółki a interesem inwestorów, no bo w pełni rozumiemy, że inwestorzy inwestują po to, żeby otrzymywać zwrot z tej inwestycji. Jednakże to jest zawsze balans i w różnych momentach różnie to wygląda. Jak najszybciej do rynku będziemy wracać z komunikatem. Panie prezesie, pytanie o podatek od wydobycia kopalin. Tak. Czy rzeczywiście jest taka potrzeba, żeby ten podatek z waszego punktu widzenia ograniczyć bądź zupełnie wycofać? Ja jako prezes spółki, dużej spółki, bo zatrudniamy 34 tysiące ludzi w całej grupie kapitałowej, jestem zadowolony z każdego gestu i z każdego ruchu, który powoduje zmniejszenie obciążeń podatkowych. Więc to, że pojawiają się tego typu inicjatywy, to z poziomu kogoś, kto zarządza jakimkolwiek biznesem, od małej jednoosobowej działalności gospodarczej po dużą grupę kapitałową, to jest dobra informacja. I dlaczego to jest dobra informacja? Dlatego, że ten podatek jest dość dużym obciążeniem, zarówno jeśli chodzi o nasze koszty, ale też jest dość dużym obciążeniem, jeśli chodzi o strukturę potencjalną finansowania, ponieważ my odprowadzamy ten podatek w takiej skali, to musimy się też posługiwać długiem w kontekście nakładów kapeksowych, tak? I powiedzmy, że zmniejszony podatek powoduje nam bardziej efektywny sposób finansowania potencjalnych inwestycji, daje nam trochę więcej oddechu, przy czym my mamy polepszone wskaźniki, jeśli chodzi o dostępność pieniądza, jeśli chodzi o płynność znacznie w wyniku różnych działań, które jeszcze w 2018 roku zostały przedsięwzięte. Jednak czekam na ostateczny efekt, jeśli ta ustawa, bo rozumiem, że mówimy o ustawie, która jest inicjatywą poselską, zostanie przegłosowana. Jakikolwiek każdy oddech finansowy jest dla spółki dobry. Dzisiaj chyba będzie to bardzo trudne, zwłaszcza w kontekście wydatków socjalnych, planowanych wydatków socjalnych przez rząd. Zapytam jeszcze na koniec o rosnące koszty wydobycia miedzi. Tutaj żeśmy już troszkę powiedzieli, troszkę wspominali, ale tutaj żeśmy sobie wyliczyli, przygotowaliśmy w redakcji wyliczenia, że według budżetu na 2019 koszt produkcji w polskich kopalniach założony jest na 20 tysięcy złotych za tonę wobec 17,5 tysiąca rok wcześniej. Z czego wynika tak duża zmiana? To jest to, co mówiłem panu redaktorowi. Czyli po pierwsze wzrost kosztów pracy, to jest jednak część tego wzrostu.
Po drugie, to jest wzrost podatku, bo zamierzamy więcej wydobyć i sprzedać, czyli jest to też istotna zmienna tego wzrostu kosztowego. Niektóre media tam też drożeją, mówimy, zdaje się, że o gazie w czasie to też jest jakiś element składowy. Jest też trochę więcej nakładów OPEX-owych, odtworzeniowych, które stanowią też wzrost kosztu. Mówimy o nie o CAPEX-ie, który nie jest kosztem C1, więc to wszystko składa się na ten wzrost, przy czym my zakładamy, powiedzmy, że zakładamy taki koszt C1, ale prowadzimy sporo inicjatyw, na przykład inicjatyw związanych z optymalizacją zakupową. W tej chwili wprowadzamy nową politykę logistyki, nową politykę zakupową, która jest związana też z wprowadzeniem programu SAP do tych rozwiązań, co powoduje lepszy monitoring i potencjalne oszczędności. Prowadzimy też sporo działań, które może jeszcze nie przyniosą efektu w tym roku, ale w następnych, tak, związanych z optymalizacją, jeśli chodzi o źródła energii. Więc to są najważniejsze składowe, ale tak jak powiedziałem, sporo się dzieje, żeby być może ten koszt jednostkowy był poniżej tego zakładanego progu. Mhm. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, moim i Państwa gościem był pan Marcin Chludziński, prezes KGHM Polska Miedź. Dziękuję bardzo.